to wej... No, weź drabinę, żeby sięgnąć. Zdobyto klucz do 209. Bierz ten nóż! Kurwa! Ja wiem, że uważasz, że on się stamtąd nie wydostaje, ale na wszelki wypadek... A co jeśli tutaj jest jakiś inny jeszcze potwór? Przezorny zawsze ubezpieczony. Ja bym na twoim miejscu wziął ten nóż. Tak czy siak. Dobra, 209 to będzie chyba tu. Ta. Sorry, że tak zapisuję co róż, ale no... Tak jak mówiłem, przezorny. Zawsze ubezpieczony. Wygląda jakby coś tutaj zostało spalone. Czyżby to było zdjęcie? Pod kawałkami coś się znajduje. Już nie potrzebuję jej wspomnień, ponieważ wiem, że nie wróci. Muszę wszystko wymazać, dobre i złe. Wszystkie wspomnienia wewnątrz mnie też. A, moja głowa boli. A, teraz będą wspomnienia tego, czy nie? Fiu, zaczęło zelżeć. Jeny, jestem zmęczony. Chyba za długo nie spałem. A więc spalił to zdjęcie, żeby uleczyć swoje złamane serce, hm? Wiem, że ja nie byłbym w stanie czegoś takiego zrobić. Nigdy nie zapomnę. Nigdy. Biorąc pod uwagę Paula, to sprawia, że jestem naiwny. Sissy! Och, tutaj jesteś, David! Znalazłeś pudełko? Nie, nie mogę go znaleźć. Jest tutaj multum pokojów, do których nie mogę wejść, więc może być gdzieś tam. Co się stało, David? Wyglądasz na bladego. Och, to nic. Ale Sissy, naprawdę powinnaś niedługo odejść. Czemu? Możesz mi nie uwierzyć, ale jakiś dziwny potwór tutaj łazi. Znalazłem go w piwnicy. Zaatakował mnie przed chwilą. A ty jesteś tym bardziej zagrożona. Więc myślę, że powinnaś odejść. Wiesz, też nie lubię ciemnych i przerażających miejsc. Ale nie ma potrzeby, żeby mnie tak straszyć. Wiesz, nie boję się straszaka, okej? Okay? Sam straszydła. A, wybacz, ale nie próbuję cię przestraszyć, mówię prawdę. Nie martw się, nie jestem zła. Nie wyglądasz na zakłamanego gościa, więc chciałbym ci wierzyć, ale potwór? Może coś ci się przewidziało w ciemności? Wiesz, możesz być podatny na różne zwidy, kiedy chodzisz po takim ciemnym miejscu. Chciałbym myśleć, że to prawda. No dobra, jeśli nalegasz, ale bądź ostrożna, okej? Okay? Wiem. Pójdę się rozejrzeć gdzieś indziej. Gdzieś indziej? Dopóki ja nie otworzę jakiegoś pokoju, to wszystkie są zamknięte. No, a może tam coś będzie? Pewno nie. No nic. No ale chwilę, mam... Kurwa. Co? A nic, safe. A, tu jest napis, dobra. Czerwony napis? Czy to tutaj wcześniej było? Zostaw mnie w spokoju. Proszę, zostaw mnie w spokoju. Przyjdź do mnie, czekam na ciebie. Brzmi dość niespójnie. Kto mógł to napisać? Pewno ten typo, który zaraz tutaj wejdzie. Przecież rzuciłem cię do dziury. Cholera, muszę coś zrobić. Chodź tu.
Brandy. Szybko. Szybko, odpalaj zapalniczkę. Kurna, typie. Teraz mi przynajmniej wyszło za pierwszym razem. Uff. Ostatnim razem, jak to nagrywałem, to tutaj musiałem powtarzać kilka razy, a tam za pierwszym czy drugim razem mi się udało. W sumie za drugim, bo za pierwszym zginąłem i musiałem wszystko powtarzać. Uciek, fiu. No fiu, bardzo fiu. Czym to diabła jest ta rzecz? Czemu mnie goni? Jakim cudem to przeżyło? Och, potrzebuję czegoś, żeby się bronić. Brawo, weź tamten nóż! Nawet nóż by pomógł. Czy ja jakiś tutaj nie leżał? Nie tutaj, ale w spiżarni tak. Idziemy tam. Raz, dwa. O, kuźwa, znowu próbowałem sprintować. Ja się nie nauczę. Ja po prostu mam... Ja muszę mieć sprint w grze. Chyba, że postać się wystarczająco szybko porusza, ale tak to muszę mieć sprint. Ojeju, sam mogłem go podnieść. Zdobyto nóż. O, krew. O, więcej krwi. Czyżby coś się stało z Sisi? Bum, 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 purum. Idziemy. Czekaj, to idzie do góry. Chyba? Czy ten pokój... Cholera wie! Krew po prostu jest, gdzie się urywa. A, czyli tutaj nie mogę wejść teraz. Tu nie. Cholera wie gdzie. Ja nie. A tu jest, ale dlaczego tutaj nie... W takim razie, czemu tutaj jest przerwa bez tych śladów? Och. Okej, tu. Drzwi są odblokowane. Całkiem dużo krwi na tak małe ciało. Ech. Sisi, co ty tutaj robisz? Wow, twoje ramię krwawi. Czyli to była twoja krew. Gdzie cię... Co się stało? Ach, zahaczyłam się o coś. To nie jest nic wielkiego. Nie martw się. Ale mocno krwawi. Powinnaś tutaj odpocząć, okej? Okay? Możesz dostać anemii. Po prostu jestem trochę zmęczona. Dużo chodziłam. Naprawdę, nie musisz się martwić. Daj rękę, Sisi. Mam chusteczkę. Przynajmniej powinienem opatrzeć. Lepsze to niż nic, hm? Mocno boli? W porządku, dziękuję. Jesteś tak miły, David. Nie wydaje się, żebyś dobrze się czuła. Czyżby coś się stało? Och, to nic. Po prostu byłam taka głupia. Głupia? Głupia, że chodzę po ciemnym miejscu całkiem sama. Wpadam w dziury, rozcinam sobie ramię. Tylko, żeby znaleźć jakieś głupie pudełko. To nie jest głupie pudełko! To pudełko jest wysadzane rubinami! Głupie? Ale jest przecież ważne, prawda? To pamiątka po twoim chłopaku. Cóż jest moim byłym, tak szczerze. A? Zostawił mnie jakiś czas temu. Ale kiedy jeszcze randkowaliśmy, ten hotel był naszym wyjątkowym miejscem. I wtedy zgubiłam pudełko. Martwiłam się o nie od tamtego czasu. Ale dopiero teraz zyskałam wystarczająco odwagi, żeby się rozejrzeć. Myślałem, że mogę wszystko o nim zapomnieć, ale nic się, ale to nie działało. Powrót tutaj sprawił, że wszystkie wspomnienia powróciły. Czemu zerwaliście? Nie wiem. Może dlatego nie mogę się poddać? Powiedział, że doceniał moją dobroć, ale kiedy zerwaliśmy, powiedział, że to wszystko, co mam. I
Był tak bardzo... miał tyle racji, że nie mogłam odpowiedzieć. Naprawdę jestem słaba. Nic dziwnego, że ze mną zerwał. Nawet ja nie znosiłabym takich dziewczyn jak ja. Wybacz, wiem, że cię teraz denerwuję. Odpocznę tutaj chwilę. Kręci mi się w głowie. Dzięki za pomoc, David. Och, i... proszę, znalazłam to. Może tak, nie jestem pewna do czego to... gdzie to pasuje. Otrzymano klucz dokądś. Dzięki. Nie nadwyrężaj się, okej? Cóż, to ja już idę. I teraz będzie... będą pewne jego wspominki czy coś. Ta. Czemu zawsze się tak zachowujesz, David? Jak? Zawsze jesteś takim facetem, który tylko się zgadza. Po prostu idziesz z prądem. Czy masz jakąś osobowość? Nie chciałem. Znaczy... próbuję myśleć samemu. Nie widzę tego w ten sposób. Nie jesteś miły. Jesteś po prostu niezdecydowany. Wszystkich traktujesz tak samo. Racja? Dlatego nie mogę ci ufać. Ale proszę, posłuchaj. Zawsze o tobie myślę. Jeśli sprawiam ci ból, to przepraszam. I znowu. Myślisz, że po prostu możesz przeprosić i wszystko będzie w porządku. Nie rozumiesz ani słowa, które mówię. To co powinienem zrobić? Po prostu mi nie ufasz. Czy to tyle? Widocznie nie ma już dla nas nadziei. Nie chcę, żeby tak się to kończyło, ale... gorzej by było, gdybyśmy razem zostali. Dzięki za wszystko, David. Żegnaj. Czekaj, możemy o tym pogadać! Shirley! Dobroć to wszystko, co masz. Sissy i ja jesteśmy podobni. Nadal odmawiamy zapomnienia. W momencie, w którym zdałem sobie sprawę, że mnie nie kocha, czułem się nie mniej niż bezużyteczny. Ciekawe, czy Sissy też się tak czuła. Dobra, zapisz, bo nie chcę już wracać do tych wspominek. Znaczy, no David to dupa wołowa, no i... i tyle. No, nieznany klucz tutaj prowadzi, o. I znalazło się pudełko! Dobra, znaleziono pudełko Sissy, super. Zwiewamy! Tylko, że jeszcze nie. Czy to jest jeszcze coś do zrobienia? W sumie mam jeszcze jeden klucz, ale nie wiem dokąd on prowadzi. Przemysł trochę zmęczony. Chociaż ja się chyba lepiej wysypiam niż on. No nie! Musiała sobie pójść. Cholera by to. A nie, to dobra, nie ten pokój. Pomyliłem pokoje. Dobra. Tam było za mało krwi. I tak sobie poszła. He? Czyżby Sissy już poszła? Ale przecież jest ranna. Sissy! Pobiegnę ci na ratunek! To było gdzie teraz? To było w takim dużym pokoju, to pewno tu. Tak. Sissy! Nie! Odsuń się! Zatrzymaj się! Wycofaj się, potworze! David! Cholera! Sissy, wynoś się z hotelu! David, co ty? Powiedziałem, uciekaj! Zajmę się tym!
Hej, potworze, nie wiem czym do diabła jesteś, ale nawet nie śmiej położyć palca na niej. No, przynajmniej mamy tutaj zapis. O kurwa! Albym się wpędził w kozi ruch. Nie ma tutaj jego życia. No, okej, zdech. Hurra! David! David! David, wszystko w porządku? Przyszedłem, zobaczyłem, zajebałem. Tak, nie sądzę, że będzie nas jeszcze goniło. Ale nieważne o mnie. Wszystko z tobą okej? W porządku, nic mi się nie stało. Ale... Sissy? Co się stało? Nie czujesz się dobrze? Czemu to się stało? Czemu musiałam przez to przejść? Czemu ten okropny potwór mnie zaatakował? Ja nie chcę o nim zapomnieć. Po prostu chciałem mieć o nim jakieś wspomnienie. Czy to przez to, że jestem taką... że jestem tak słaba? Czy dlatego to się stało? Czy nigdy nie mogę go kochać? Nie, nie znoszę tego. Niech ktoś mi pomoże. Sissy. To jest prawidłowa odpowiedź. Gdybyście wybrali tą do góry, to nagle drzwi się by otwarły i Sissy zostałaby wciągnięta i zginęłaby. Od razu wam powiem. Co jest nie tak z byciem słabym? Możesz się czuć słabo, że nie jesteś w stanie o nim zapomnieć, ale czy to tak zła rzecz? David? No wiesz, ja także dostałem kosza jakieś kilka miesięcy temu. Cóż, wtedy byłem pewny, że wyjdę za nią. Ty też? Zostałem zjechany. Nawet teraz nadal mnie to boli. Chyba nie jestem w stanie o tym zapomnieć. Zawsze nienawidziłem, jaki jestem strachliwy. Żałosną wymówką mężczyzny, tym bardziej w sprawach romantycznych. Nie byłem w stanie nawet być szczęśliwy, kiedy mój przyjaciel się ożenił. Sprawiło to, że jeszcze bardziej się nienawidziłem. Ale patrząc na ciebie, zacząłem rozmyślać. Może to nie jest źle myśleć nadal o kimś. Właściwie to nawet wspaniała rzecz. Zdecydowałem, że nie poddam się. I to dzięki tobie, Sissy. Dziękuję. David. To twój skarb, racja? Całkiem fikuśne pudełko. Szkoda by było je wyrzucać. Dobrze się nim zajmuj, okej? Jestem pewien, że twoja miłość to zrozumie. I wiem, że będzie cię wspierać. Dzięki, David. Postaram się jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że tobie też się poukłada. Hej, David. Czy z tym pudełkiem był klucz? A, klucz? Nie, nie widziałem żadnego. Dziwne. Pudełko potrzebuje klucza, żeby otworzyć, więc... chociaż nie zamykałam go. Klucz? Chwila. Może ten miedziany klucz? Pewno nie, ale... Tak! To jest ten! Gdzie go znalazłeś? Naprawdę? Cóż, gdzieś go tutaj podniosłem. Klucz z mojego domu otwiera pudełko Sissy? Czyżby poprzedni właściciel był powiązany z tym pudełkiem? Co to oznacza? To oznacza, że mieszkasz w domu jej byłego chłopaka. Tak ciężko połączyć kropki? Ciekawe, czemu było zamknięte. Otwórzmy je. Och, jest krawek papieru. To
Sissy, mogę na to spojrzeć? Tak myślałem. Zgadza się z pismem na stronach z notatnika, co oznacza... Nie rozumiem tego, ale wygląda na to, że gościu, którego szukasz, włożył tutaj ten skrawek papieru. Na to wygląda. Jest tutaj napisany adres. Czy zamierza się tam wybrać, David? Tak. Nie było go tutaj. A więc pojadę teraz tam. Okej, bądź ostrożny. Odwiozę cię do domu, Sissy. W końcu jest tutaj ciemno. Poradzę sobie, ale i tak dziękuję, David. Cóż... Naprawdę ci dziękuję, David. Spotkajmy się jeszcze pewnego razu. To było niespodziewane. Ale wydaje się teraz szczęśliwsza. To dobrze. Ja sam czuję się teraz bardziej zrelaksowany. Rozprzestrzeniający się zapach marzeń. I czy to adres? Może teraz się tam znajduje? Lepiej to obczaję. Doszedłem tak daleko. Dopóki go nie znajdę, będę podróżował gdziekolwiek. Wow, aleś ty uparty, żeby znaleźć tego typa. Co on ci zrobił? Właściwie to mógłbyś zostawić tą sprawę i nic by ci nie zagrażało, a tak to tylko wystawiasz się na kolejne zagrożenia. Półtora godziny już, o. O chłopie, to było daleko. Zajęło mi to prawie cały dzień. A więc to jest to miejsce. Wygląda na to, że ta szkoła została opuszczona. Nikogo nie ma w pobliżu. Cóż, a może ktoś będzie w środku? Zobaczmy, czy w ogóle będę w stanie wejść. Dobra, pierwsze co, to trzeba się rozejrzeć po wszystkich pokojach. Możliwie. Zebrać wszystkie rzeczy. Tam naprawy. Nauczyciele. Nieważne. Na początku chciałbym, tak jak zrobiłem to w poprzedniej mojej rozgrywce, zamiast iść liniowo, po prostu pozbierać wszystko, co tutaj jest do zebrania i jechać od tego. Klucz, idealnie. Klucz do tego, do gabinetu pielęgniarki. Tutaj już więcej nie będzie. Idziemy w dół. Zamknięte. No to idziemy w górę. Cień. Czy ktoś tutaj był? Nie mogłem go rozpoznać w ciemności. Zamknięte. O cholera, czuję się jak w Silent Hillu. I tak będę robił dużo nawiązań do Silent Hill, a na to wygląda, bo lubię tą serię. Dobra. Jej, mamy narzędzia. Fajnie, że są tutaj takie skrzyneczki. Potem będą takie zablokowane. Trzeba będzie szukać kodów. No, na przykład, no tutaj jest skrzynka ten... ochrony, która jest zamknięta pewno i potem trzeba odkryć coś tam. Czekaj, tutaj byłem. Trzeba coś odkryć, żeby je otworzyć. O. Teraz, bo przerwałem sam sobie. Okej, mamy przedmiot. A, to są te skrzynki, dobra. Czemu szkoła prawnicza ma książki od matmy? O, chłopie, jestem okropny w matmie. To będzie wskazówka do jednego z tych... Z haseł? Nie jest tutaj dużo ciekawych rzeczy. Mnóstwo rzeczy takich mega nieciekawych, naukowych. Dobra, tutaj też hasło. Nie mamy hasła.
Zgubiłem notatkę z hasłem do pudełka ochrony, więc nie mogę dostać się do pokoju komputerowego i dyrektor się na mnie pogniewał. To okropne. Myślałem, że miałem to, kiedy pisałem do seminarium. Dla seminarium? Nie wiem, nie znam się, kuźwa, na studiach. Co jest okropne, bo piszę opowiadanie, które zaczyna się od tego, że moja postać idzie na studia. Może to nie tyle, że się nie znam, co ciężko mi przerzucić angielskie na polskie. Jeśli chodzi o studia. Gdybym użył mojego kodu identyfikacyjnego jako hasła, tak jak to robił Andrew, to nie zapomniałbym go, ale to jest trochę ryzykowne. Oczywiście jeśli użyjesz randomowego numeru, to wtedy macie mój problem. Chyba, że zapamiętasz ten numer. Bo to nie jest aż tak trudne. Bardziej czterocyfrowy. Dobra, tutaj mamy... Co my tutaj mamy? Kolejną skrzynkę. Oczywiście zamknięta. Kod. Przedmiot. Mamy klucz kolejny. Dobra. I tutaj skrzynkę warto zobaczyć, czy mamy kod. Nie mamy kodu, więc problemik. Dobra, teraz trzeba zobaczyć wszystkie zamknięte pokoje, bo mamy klucze 2. Tutaj jest to hasło. No właśnie, nie pamiętam do czego. Nie pamiętam, gdzie się te kody zdobywało jeszcze. No nic, zobaczymy. To zaraz zapiszę. Mam w sumie przedmioty. Tu są otwarte. Potrzebujemy zamkniętych, żeby otworzyć. Dobra, tutaj nie otworzymy jeszcze niczego. Więc mamy jeszcze 2 piętra. Tutaj raczej nic nie będzie. Tutaj nic. O! Gabinet pielęgniarki. Znaleziono klucz do parlor. Nie wiem, nie pamiętam. Znam to słowo, ale nie pamiętam, co ono oznaczało. Cholera jasna. No ale mamy klucz. To jest najważniejsze. Nieważne dokąd, ważne, że mamy klucz. Tylko to się liczy. Najważniejsze, żeby przejść do przodu. O, jest. Dobra, dobra. 1-0, 1-0-1, 1-1-1. Chyba zapamiętam. To będzie hasło. Okej. 1-0, 1-0-1, 1-1-1. Tam, no, 4 jedynki. Nie tu, obok. Czyli to będzie hasło... jeden zero, czyli 2, 5, 4 jedynki, 15. 2, 5, 15. Okej. To ten 2, 5, 15. Okej. Moja pamięć tym razem mnie nie zawiodła. Hurra! Teraz to było.
Kuźwa, co za niewychowany bachor, zepchnął mnie ze schodów. Kim jesteś? Co ty robisz w tej szkole, ty podejrzany typie? Podejrzany typie? Po prostu kogoś szukam. Rzuciłeś mnie ze schodów. Kim ty jesteś? Podaj mi imię, albo naślę na ciebie policję. David Hoover, szukam gościa, który myślę, że tutaj był. Nie jestem złodziejem ani nic w tym rodzaju. Jesteś pewien? Tak jakby złodziej powiedziałby, że nim jest. Czego chcesz, zezwolenia? Może powiesz mi, kim ty jesteś? Nazywam się Dee. Ukończyłem tą szkołę, więc przyszłem tutaj, żeby przebudzić stare wspomnienia. Dee? To twoje imię? Właściwie nie najdziwniejsze, ale... To moja ksywa, Deklu? Myślisz, że powiem takiemu podejrzanemu typowi moje imię? Co za mały gówniarz! Cóż, ale wygląda na to, że jeszcze nic nie ukradłeś. No wiesz, klucze, narzędzia... Nie przejrzałeś mojego ekwipunku. Po prostu chodzę sobie tutaj, nie zwracaj na mnie uwagi. Smell ya later! Jak taki typowy Gary. Ale Gary był już bardziej sympatyczny niż on. Kurna, jaki on ma problem! Nawet nie przeprosił, ale mnie wnerwia. No cóż, co tu dużo mówić, kuźwa, zrzucił cię ze schodów, nawet nie przeprosił, no... Każdego by chyba wnerwił. Filozofia. Nie chce mi się nad tym rozwodzić. Nie mam akurat teraz ochoty na filozofię. Czasami tak, teraz nie. Dobra. No masz coś, żeby to odkręcić. Nie będę wam czytał o nim, bo mi nie obchodzi szczerze ten typo. Po prostu odkręcimy obraz i wywalone. 1647. No nie kod do byle czego, tylko kod do jednego z tych pudełek bezpieczeństwa, tam ochrony, kuźwa. Tylko nie wiem do którego. Więc próba, ta metoda prób i błędów, czyli nie to. Czyli też nie to. Tutaj nie. Czyli to. O. 1, 6, 4, 7. Otwarte. Kolejny kluczyk. Hurra! O kur... Czekaj, to teraz? Cholera, nie! Dobra, nie zapisałem! Uff, dobra, wiem co robić. Chyba? On przyspiesza. No! Nasz przyjaciel wrócił!